Szanowni Państwo, czy zastanawiali się Państwo, dlaczego posłowie Europarlamentu zdecydowali się ustanowić rok 2013 Rokiem Obywateli? Między innymi ze względu na obywatelską niewiedzę Europejczyków, którzy nie za bardzo zdają sobie sprawę, że są nie tylko obywatelami swoich krajów, ale i całej Unii Europejskiej. A konsekwencje obecności w Unii są bardzo korzystne. Przykładowo Polak może korzystać z pomocy placówek dyplomatycznych wszystkich krajów wspólnoty na całym świecie w sytuacji, gdy nie ma tamże polskiego przedstawicielstwa. Co więcej, ma bierne i czynne prawo wyborcze w kraju, w którym mieszka i pracuje, a którego obywatelstwa nie posiada. Co dowodzi, że o tym nie wiemy? Choćby fakt, że w Radzie Miejskiej Londynu, dokąd przecież wyemigrowało bardzo wielu Polaków, nie ma ani jednego naszego rodaka. Polacy w ogóle nie doceniają siły, jaka tkwi w obywatelach. Gdy porównać działalność organizacji pozarządowych na Zachodzie i w Polsce, to wypadamy bardzo blado. Tam na 10 obywateli 2 jest zaangażowanych w działalność NGO. U nas 1 na 100. Co więcej, w Polsce organizacje pozarządowe nie są często traktowane jako równorzędny partner społeczny, ale jako piąte koło u wozu. A jak sytuacja wygląda na Dolnym Śląsku? Coraz lepiej. Jesteśmy w polskiej awangardzie, ale do mierzenia się ze światem dopiero się szykujemy. Pomóc w aktywizacji społeczności powinny pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczone na rozwijanie obywatelskości, wspieranie organizacji pozarządowych, które za te pieniądze mogą zrobić wiele dobrego. Na przykład na polu aktywizacji zawodowej czy integracji ze społeczeństwem grup w różny sposób defaworyzowanych. Wierzę, że Europejski Rok Obywateli zainspiruje także Polaków do większej aktywności społecznej i politycznej, a także uzmysłowi, że obywatele mają nie tylko prawa, ale i obowiązki. Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego, Lidia Geringer-Deudenberg.